gorąco brawa dla orkiestry. Wszystkie przybyłe orkiestry są już z nami na Placu Kościuszki, więc myślę, że możemy zacząć naszą dzisiejszą imprezę. Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubrańca, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodcza, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabkowa,
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszyna, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zgłowiączki, a także Młodzieżowej Orkiestry Dętej Brestivia z Brześcia Kujawskiego. Wszystkich Państwa zapraszam do wysłuchania utworów przedstawionych przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubrańca. Forma się tytuł Dżemby Funk, tytuł autorem muzyki jest Oliver Mann. I rozpoczynamy od muzyki rockowej, żeby tak było na początek dnia wesoło i rytmicznie. Gorące brawa dla orkiestry z Lubrańca. To jest występ. A teraz, proszę Państwa, przed nami swoje utwory zaprezentuje druga orkiestra. Będzie to orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabkowa. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy razem z Państwem. Dzisiaj orkiestra OSP Grabkowo zagra dla Państwa trzy utwory i będą to między innymi utwory Przedajcie całą noc, Stand by Me i Marsz Bentonhall. Zapraszam serdecznie. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zgłowiączki. Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszyna przedstawi już za chwilę trzy utwory Państwu.
pojawia się już orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodcza. Thank you.
gorące brawa dla naszych dziewczyn, grupa Mix Dance, którą prowadzi pani Kaja Odziłek. A teraz... Medi brawo chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa bije też. Ja łagodnie uśmiechnięta wyspa gdzieś, na mej głowie czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. W imieniu swoim, obecnych tutaj radnych Rady Powiatu, w imieniu całego samorządu za to, że tak pięknie działają na naszym terenie. Powiat wrocławski w wielu aktywnościach się wyróżnia, także w działalności orkiestr dętych. Serdeczne gratulacje, podziękowania dla władz gminy Chodecz, że kolejny rok możemy być tutaj razem i myślę, że do zobaczenia w przyszłym roku. Życzymy miłego popołudnia i do zobaczenia za rok.